To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. Paweł Adamowicz. W czasach komunistycznych był aktywnym działaczem demokratycznego podziemia. Już w liceum wydawał i kolportował niezależne pisma. W 1988 roku stanął na czele strajku studentów. Thank you to Solidarity for everything we have done for freedom in Europe. Dziękuję, Solidarności. To dlatego tak zaangażował się w powstanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Instytucji, która przypomina o słynnym proteście w Stoczni Gdańskiej oraz niesie ideę polskiego sierpnia 80 roku na cały świat. Walka o demokrację była dla Pawła Adamowicza także kwestią dnia dzisiejszego. Osobiście angażował się w obronę Trybunału Konstytucyjnego i niezależnego sądownictwa w Polsce. W obronę samorządności przed próbami ograniczenia kompetencji. W obronę prawdy historycznej. Każdego roku, 1 września na Westerplatte o 4:45 syreny przypominają o wybuchu II wojny światowej. Miasto Gdańsk współtworzyło Muzeum II wojny światowej, ale też cały czas wspiera odbudowę zabytków, jak na przykład największej ceglanej świątyni w Europie, Bazyliki Mariackiej. Powstał cmentarz nieistniejących cmentarzy, gdzie zgromadzono pozostałości zniszczonych w czasach wojennych i komunistycznych starych nekropolii. Oddajemy w ten sposób i hołd, ale też cały czas przywracamy ogniwo pamięci z gdańszczanami, którzy mówili w różnych językach. Obecność w finale Regio Stars 2016 pokazuje, że dostrzeżone zostały rewitalizacje starych gdańskich dzielnic. Dniem codziennym Pawła Adamowicza były niezliczone spotkania w każdej dzielnicy, mnóstwo bezpośrednich kontaktów, szerokie konsultowanie decyzji. Ewenementem w skali Polski są panele obywatelskie. Mieszkańcy dzięki nim współtworzą miejską politykę dotyczącą ważnych spraw, na przykład poprawy jakości powietrza, retencji czy wsparcia obywatelskiej aktywności. To też czas największych miejskich inwestycji związanych z wejściem do Unii Europejskiej. Dziękuję europejskim podatnikom za wsparcie. Tak zawsze mówił Paweł Adamowicz, gdy miasto rozpoczynało każdą ważną inwestycję z udziałem europejskich funduszy. Ale bycie Europejczykiem to nie tylko korzyści, ale też obowiązki. To też idea wspólnoty. Był w stałym kontakcie z europejskimi instytucjami. Można go też było wysłuchać na sesjach Komitetu Regionów. Dostrzegał nowe wyzwania stojące przed gdańszczanami, tak surowo doświadczonymi przez historię. Czekamy na Ukrainę w rodzinie Unii Europejskiej. Wspierał otwarcie w ukraińskim Mariupolu biura ALDA, Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej. Przy każdej okazji powtarzał, że Gdańsk to otwarte miasto i na tym polega jego siła. Przez wieki budowały go różne nacje i wyznawcy różnych religii. Po spotkaniu burmistrzów z papieżem Franciszkiem intensywnie włącza się w pomoc dla uchodźców. Odwiedza w tej sprawie m.in. La Petite École w Brukseli. Właśnie w Gdańsku powstaje pierwsza w kraju Rada Imigrantów i Imigrantek. Jej cel? Polepszenie losu nowych mieszkańców oraz integracja. Bierze też udział w marszach równości, a miasto uchwala ważny dokument – model na rzecz równego traktowania. To konkretne rozwiązania dotyczące pokonywania barier związanych z wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, orientacją seksualną, religią czy pochodzeniem etnicznym.